Dam, dam, dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nitek, witam was w Luźnych Gadkach, w moim programie, w którym pokazuję wam gry maści wszelkiej. Dzisiaj na tapecie Lost Castle! Taki rogalowy indyczek, który mógł przelecieć pod waszym radarem znakomitości 1 września roku 2016 przyleciał z Japonii. To są jakieś tam z krajów kwitnącej wiśni rzeczy, które czasami się pojawiają. Tak dobrze widzicie, tam jest multiplayer lokalny i też po sieci. Lost Castle w najkrótszej linii przypomina dość mocno przypomina gierkę, którą pokazywałem wam swego czasu, Rampage Nice, czyli taki brawler pomieszany z losowością plansz, wyśrubowanym poziomem trudności i srogim łomotem, który gra wam sprawia. I tak jest faktycznie. Mam level 11, mimo tego, że spędziłem tu parę godzin, bo jest troszkę jak w Dark Soulsach, w sensie jak uzbieracie dusze, czy tam jakieś fioletowe badziewie, które wypada z przeciwników, to możecie je spożytkować w drzewku skilli i złożyć je w ofierze i zrobić sobie tam fajniejsze, wiecie, damage, defense, jakieś inne takie pasywne i aktywne efekty. Zrobiłem tego trochę, ale jakoś tak specjalnie mi się nie spieszy, bo gra jest trochę trudna. Okej, okay, Lost Castle. Wygląda jak trochę takie high quality... Zapomniałem jak się nazywało, ale była kiedyś... Kurde, zapomniałem. No, nieważne. Ale wygląda trochę... Zapomniałem, nie przygotowałem się. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, uratowałem sobie parę NPC-ów, wygląda tak w ogóle jak jakaś manga, dlatego kraj kwitący wisi, tak jak mówiłem, levely są generowane losowo. Mamy do dyspozycji skok, atak podstawowy, atak specjalny, który jest takim dashem, to zależy się od tego, jaką broń mamy. Mamy też atak jeszcze inny, specjalny, w sensie to jest taki unik, tylko on różnie działa, bo to zależy się od tego, jaką broń macie w łapach, tak naprawdę postać robi unik. Na samym początku możemy od zaprzyjaźnionych NPC-ów wymienić sobie broń, za friczko zupełnie. Różnią się one damage'em oczywiście zadawanym, ale też prędkością, bo to jak widzicie moje nożyczki są dość tanie, dość szybkie. Tutaj jest pan złodziej, który czasami coś tam nakradnie, można mu wtedy wyciągnąć to z kabzy i wziąć sobie do inwentory jedzenie, które daje nam oczywiście, że zdrowie. Jest i też pan jakiś farmaceuta, który z żabich udek i innych dziwnych elementów kuchci nam przyprawy. Prawy, które co ciekawe są zupełnie odmienne za każdym razem i nie wiadomo co tam wydropi z niego. Nasi przeciwnicy, jak widzicie, lecą w naszą stronę już gromko. To, że mają jakieś topory, to znaczy, że jest booster, czyli wiecie, postać, która tam wygrywa jakieś tam rytmy dziwnych wiks i powoduje, że... O, właśnie tutaj był. Pan, który wzmacnia taki naszego przeciwnika. Czyli taki standard trochę i dla RPG-ów, i dla tych rogali, bo zawsze gdzieś taka postać się znajduje. Problematyczne są w ogóle uniki. Zresztą samo sterowanie nacechowane jest taką dość dużą opieszałością w stosunku do tego, jak nasza postać reaguje na ruchy padem tak naprawdę. Bo bardzo często nie da się wyjść z animacji wyprowadzonego ciosu, co sprowadza się do tego, że przeciwnik, jeżeli nas znajdzie w dobrym momencie, no to zadaje nam szlaga i wtedy jest lipa. Nie ma też uników w płaszczyźnie pionowej, w sensie możemy robić te uniki na boki, ale już gdzieś tam w dół czy do góry nie da się uskoczyć, więc projectile trochę ciężko się unika przez to wszystko. I to jest takie srogie. Czekajcie, podjemy troszkę jabłuszek. Podjemy troszkę jabłuszek, są też banany, które po zjedzeniu zostawiają skórkę, dostaliśmy jakiś potion. O Jezu, zatrułem się właśnie, zostałem przeklęty z bad luckiem. No to super, sobie wypiłem potka, nie miałem go wcześniej. Wiecie jak to jest w rogalach, no ciężko, o Jezus, ciężko zabrać się do pokazywania wam tematu ze względu na to, że gra nie wiadomo czym nas uraczy w konkretnym ranie. W związku z tym no ciężko też przewidzieć co wam pokażę. Tak to już jest. Kryształ, który zebrałem przed chwilą, dał mi plus 10 do ogólnego HP. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy coś się przenosi, pozdrawiam cię, Futures, do następnej rozgrywki, no to zależy. Zależy, czy uda wam się wyjść z twarzą i wyciągnąć ileś tam duszy potrzebnych do kolejnego upgrade'u w tym drzewku skilli. Bo jeżeli nie będziecie mieli odpowiedniej ilości tych dusz, no to nie ma lipy, gra, no nic wam ciekawego do ręki nie da. Nie ma jakiegoś upgrade'u i nic więcej się nie przenosi, a postać za każdym razem jest tak naprawdę generowana zupełnie inna. Nie mamy nic do wysadzenia jej niestety tej ściany. Mysterious Pedant, nie wiem co to jest. Beta, nie wiem co to jest, ale nie mogę tego użyć. Nie możemy też wysadzić tej ściany, więc nic z sekretu, a są też takie. Tak więc tylko to się przenosi, bo sam oręż, jak i cała reszta, wszystko jest dodawane do naszej dyspozycji losowo.
Na singlu powiem wam, że feeling jest taki okej. Trochę ciężko przestawić się do tego sterowania, co prawda. Natomiast jeżeli ktoś lubi brawlery, które nie wymagają zbyt dużo, bo tu jakiejś kombinacji specjalnych guzików nie ma, bo tych specjali no też jakieś zawadiacko nie ma, raczej taki arcade'owy układ przycisków, dwa naraz, to jest ultimatywny cios odbierający nam energię, używaj go mądrze! Tu energii nie zużywa, ale no faktycznie jest ultimatywny, więc dość duży damage zadaje i czasami przydaje się na tych przeciwników wyższego sortu, sorry. Sorry, ale tu była już pożoga prawie na krawędzi. Śmierci byłem, bo koleś jest projectilem, a ja nie umiem za bardzo jeszcze tych uników robić. Mimo tego, że no, parę godzin, ale wiecie. Nie mam jakoś nigdy odwagi takiej. Ktoś mnie atakuje, no to sprawdźmy, czy unik będzie, tu wejdzie i mi się uda. No nie mam jakoś tego przekonania, że mi się uda, więc specjalnie tam stronię od tych uników. O Jezu, nie mogę wziąć tego. Unknown Potion zjemy znowu. O! Zostaliśmy minus 2 do ataku, dzięki. To było, warto było sobie zrobić miejsce w inwentory. Dzięki. Minus 2 do ataku. Są oczywiście bossowie. Bossowie, jak i zresztą cała reszta, również generowana jest losowo, w związku z tym na sam koniec planszy, które są dość długie, szczerze mówiąc. Jest szansa, że nie wiadomo, z kim będziecie mieli do czynienia. Nie wiem, w jakiej manierze się oni odblokowują, poza tym, że losowej, czy jest jakiś w ogóle system tego. Bo przez długi czas walczyłem z jednym bossem i myślałem, no dobra, jest tylko jeden. A tu się okazuje, że wcale nie, bo już chyba z trzech jest w tym pierwszym loszku, który w ogóle odwołuje się swoją przyszłością i przynależnością do tego, że... do Ghost Goblins. No i motyw oczywiście też jakiś jest, że tam nas pojmali, nas zgładzili, my żeśmy wrócili i musimy zaorać teraz wielkiego złego. Nie pamiętam, bo odpaliłem to pierwszy raz dość dawno i właściwie teraz jak każdy rogal po prostu chciałbym przeżyć jak najdłużej. Tak więc fabuła tutaj nie gra na pewno od pierwszych skrzypców? Niepotrzebne skreślić? Ale zabawa przynajmniej jest przednia, no mamy jakąś super skrzynkę. O Jezus, ile rzeczy, nie mogę nic zbrać. Co my tutaj mamy? Dragon Skin! Jakieś będziemy tutaj robić pioruny okazjonalne. I zdobyłem jakąś lancę, nie wiem po co mi ta lanca. Strzela nawet czymś. Tutaj mam krystal ognia, dobra, to jeszcze możemy podpalać. O nie, nic nie możemy nosić więcej. O kurde, ja bez sensu. Bo ja nie chcę tutaj się pozbywać. Czekajcie, tu minus 4 do damage'u. Dobra, weźmiemy sobie tą większą broń, co my tam. Dalej nie możemy tego wysadzić, bo nie mam czym. No bez sensu, myślałem... A bombę mamy, dobra, to użyjemy tej bomby. Ja nie zauważyłem, że bomba jest i weźmiemy sobie krystal... A dobra, trzeba było dwie bomby użyć, no dobra, spoko. Zrozumiałe, logiczne, okej. Czy będzie już boss? Tak, jest boss! O Jezus, boss, którego prawdopodobnie nie przejdę. Ale to dobrze! To dobrze, że go nie prze... Ty nie, bo przyszedł inny boss, ale jajo, zjadł go boss glut. What the fuck, co tu się wydarzyło w ogóle? Piorunem go zrobiłem. To jest taki boss straszny, że to po prostu w głowie się nie mieści. O kurda! Czemu 4? Przecież ty 3 razy mnie uderzałeś. A on jeszcze ma takie, wiecie, zdolności tendencyjne do samonamnażania się i go, robi się go tutaj 4 razy więcej potem. A dobra, mamy fajny specjal, jego powinno się brać kurde przez to, że on razi... glutami, których jest coraz więcej na mapie! To powinno się brać go z dystansu, ale oczywiście nie mam broni na dystans, bo po co? Po co gra miałaby mi dać broń na dystans i być moim przyjacielem? Crystal of Fire zużyłem. Popatrzcie, tak działa, ja myślałem, że to jest taki modyfikator jak ten z piorunami, ale to nie! To dobry jest! Dobry jest! Dobry dzień! Czekajcie, bo on tutaj rzuca na mnie. Ciekawe, czego przejdę, bo nie wiem, czy mi się go udało przejść kiedykolwiek. Użyłem specjala, chciałem użyć noża i chciałem rzucić kosę, ale patrzcie, jak dużo, Jezus Maria. Nie! Nitka. Właśnie to o tym mówię, że wiecie, że widzicie, że już leci w waszą stronę, chcielibyście mu jeszcze wyprowadzić jeden cios albo dwa i chcielibyście się już cofać, a tutaj, no psikus, nie da się wyjść z tej animacji ciosu! I to jest straszne! A, Mysterious Pedal użyłem, dobra. Zapomniałem guzik wtedy, patrz jak wszystko umiera. Dobrze, niech umiera wszystko, o Jezus, tak! Proszę, morduj ich i zabijaj, o Jezus. Nie grałem w to niestety, nie dane było mi grać ani lokalnego koopa, ani multiplayera, ale myślę, że, wiecie, zabawa byłaby dość przednia, łącznie z podkradaniem sobie itemów. Udało mi się przejść bossa w ogóle, nie zagadałem was, nikt nie się nie spostrzegł. Stawił koronę, o Jezus, 35 dusz, sorry za tą ekscytację, ale w końcu po 3 godzinach będę mógł sobie kupić punkt jakiejś mojej postaci rozbudowującej zdolności. O mój Boże, jak dobrze, o Chryste Panie. Wiedziałem, nitka zawsze nagrywa już gadki, jak ci w grach nie idzie, przecież to jest znakomity patent. Jaki armor w ogóle, bieremy go, zmienia się postać po ubraniu armora, to jest lepiej niż w Wastelands 2. Dobra, idziemy. Czy to jest drugi ten? Drugi level? Halo?
Tak jest, Tower of Goblins! Oczywiście... Nie zwróciłem uwagi, czy te rzeczy są przyznawane nam losowo. W sensie kolejne plansze, ale musicie wiedzieć, że zaraz skończymy. Bo ja w tym lesie to wytrzymuję mniej niż kolejce do lekarza z NFZ. No po prostu tu jest srogość absolutna, ale jest klimacik. Generalnie gra jest bardzo fajna, jest miodna. Jeżeli ktoś lubi takie chodzone brawlery... Chodzone... Good Fortune teraz dostałem, o Jezus, ja biegnę po jakichś tych... O Boże! Gdzie ja wlazłem? Jakaś wróżka tu ze mną jest! Dobrze, wróżko, bij ich! Ty lata coś za mną! Jezu, Jezu, Jezu! A ja nie mam już zdrowia, właśnie o tym mówiłem, że... O Jezus, ma jakieś wieprzki... O mój Boże, przecież to jest koniec, to koniec! Tu tam sklepikarz jest w kratach, w okowach, w ogóle... O Jezu, krytyka mu zadałem jeszcze... O, wieprz! Dojechał mnie wieprz! No niestety, tak to bywa, ale tak jest właśnie Lost Castle. Mega trudne, nie wygląda, ale jest mega trudne. To sterowanie jest takie dziwne, więc jeżeli lubicie tego typu tematy, zerknijcie sobie jeszcze za tym Rampage Nights, jest gdzieś u mnie na kanale, bo prezentuję styl graficzny mniej więcej taki sam, tylko taki mniej ten, nie wiem, jak się nazywają te minimangi, taki, nie wiem, jakiś inny styl, inna stylowa troszkę graficzna jest. To jest dalej to samo, ale jednak troszkę inaczej. 47 do ataku, a co my tutaj mamy? Experience, więcej krytyków. Defense możemy sobie zrobić i więcej zdrowia, a tu jest jeszcze sprinter, to nie. Tutaj mamy jeszcze więcej kradzieży przez złodzieja, więcej vigor potion, a co tu jest jeszcze? Więcej rzeczy? Nie, to większy defense sobie ubrałem, no i właśnie tak zlevelowałem sobie postać. I teraz jak zobaczycie, obudzi się zupełnie ktoś inny! Ktoś inny i przygodę zaczynamy od nowa, ponieważ nie mam żadnych skrótów. Ale Lost Castle, jeżeli lubicie takie tematy, jeżeli lubicie brawlery, które nie wymagają jakichś tam stopniem komplikacji i wam, wiecie, nie grożą, bo nie ma tu takiej zależności broni, to nie jest ten sam stopień skomplikowania w rogalach typu Enter the Gungeon czy też Binding of Isaac. Jest fajna strawa, na pewno, wygląda to dość przyjemnie, bo nie są to wyżygane 4 piksele, więc jeżeli ktoś jest fanem, jakimś tam pedantem graficzki, spoko, to jak najbardziej powinien być ucieszony. Jest wyzwanie to przede wszystkim, jest dość duże zróżnicowanie tego, co się dzieje. Ci przeciwnicy, no faktycznie tam dają w kość, nawet na segmentach, które żeście zwiedzili wcześniej, pojawiają się nowi, więc nie sposób się nudzić. No i oczywiście multiplayer wartością dodaną, jeżeli ktoś ma z kim grać, to jak najbardziej będzie miał co robić, pokłócić się o jakieś itemy, które będziecie sobie zabierać wzajemnie. Wiecie, jak to wygląda jeszcze z czasów Punishera, czy też Cadillaców i Dinozaurów, a jeżeli nie znacie tego, to ciśnijcie emulator. Nie zachęcam, ale sprawdźcie sobie kiedyś takie rzeczy też. Dzięki serdeczne, ja jestem Nitek, to było Lost Castle, japoński rogal w ogóle. Fajnie, jakieś zrzucowanie. No, nieważne. Jeżeli lubicie tego typu tematy, jak najbardziej się zainteresujcie, sprawdźcie. Ja będę się żegnał, jestem Nitek, to były Różne Gadki, mój program, w którym pokazuję wam gry maści wszelkiej. Dzisiaj na tapecie mieliśmy Lost Castle. Zapraszam was oczywiście w linki poniżej do komentowania, subskrybowania, zostawiania lajków i dislajków i widzimy się przy następnej okazji, która mam nadzieję nastąpi wkrótce, mój drogi widzu. Do zobaczenia, adie! Ta muzyczka to mi się śni po nocach, bo tylko w tym pierwszym levelu gram tą grę.